Dzień dobry, Paulina Koziejowska. Zaczynamy program Między Gwiazdami. Obok mnie książka Dziewczyny z Dubaju 2. No i obok mnie oczywiście autor tejże książki, Piotr Krysiak. Cześć, dzień dobry Państwu. Cześć, dzień dobry. Przede wszystkim chciałam Ci bardzo podziękować za ten limitowany egzemplarz, który dotarł do mnie kilka dni temu do domu. 196 chyba limitowany egzemplarz książki z 1000, drodzy Państwo. A taki numer wybrałaś. Taki numer wybrałam, tak, taką zagadkę mi zrobiłeś. My się widzieliśmy podczas rozmowy o pierwszej książce, kiedy to miała miejsce ekranizacja książki Dziewczyny z Dubaju. Postanowiłeś drążyć temat dalej. No i Dziewczyny z Dubaju 2 powstały. Czy to są takie tematy, których nie chciałeś wcześniej umieścić, czy nie miałeś być może ich wcześniej? Czy jakieś nowe bohaterki się do ciebie same zaczęły zgłaszać? Dlaczego powstały Dziewczyny z Dubaju 2? Powstały, bo dużo dziewczyn, kobiet, tych, które tak pracowały i nie pracowały, miały koleżanki, zgłaszały się do mnie, pisały do mnie wiadomości, maile, kontaktowały na Messengerze, Insta. I pomyślałem sobie, że może warto wrócić, bo ja sam niektórych osób, które były w pierwszej części, nie zidentyfikowałem, bo nie było ich w aktach, nie dotarła do nich prokuratura i w związku z tym zacząłem szukać. I jak się przeprowadziłem do Hiszpanii, przed chwilą opowiadałem Ci tę historię, znalazła mnie jedna z kobiet, która ma sporo znajomych tam, mieszka od dawna zresztą i powiedziała mi: słuchaj, pisałeś o takim gangsterze, ty wiesz, że on tutaj mieszka i wiesz, że czytał tą książkę, przyniósł mu ją syn i powiedział: tato, jesteś w Dziewczynach z Dubaju. No i oni się zaczęli śmiać. No i zacząłem drążyć ten temat, przeglądać jeszcze raz akta, bo oczywiście sutenerka, która organizowała wyjazdy do tego bandyty, w prokuraturze nie powiedziała, kim on jest. No więc ja przypadkiem znalazłem jego, niestety już nie żył, bo chciałem z nim porozmawiać i chętny był do rozmowy, ale za długo czekałem z tą drugą częścią. No i wyszło szydło z worka, że prokuratura, która tą pierwszą część śledztwa, czy to pierwsze śledztwo, umówmy się, nie do końca porządnie jej prowadziła, nie wpadła na to, że ten facet od Emily P., który organizował imprezy z polskimi prostytutkami ekskluzywnymi dla siebie i dla rosyjskich oligarchów, jest bandytą od lat poszukiwanym przez policję w Szczecinie i w Gorzowie Międzynarodowym Listem Gończym. Nie wolno pobłażać tym dziewczynom, które nie tylko, abstrahuję, dziewczyny, które tylko uprawiały seks za pieniądze, mi nic do tego. Natomiast te, które nie tylko uprawiały seks, ale i wyciągały swoje koleżanki i wprowadzały je do tego biznesu, to jest nic innego jak czerpanie korzyści z czyjegoś nierządu. I popatrz, to jak one mi opowiadały, to wygląda tak jak taka, kiedyś były takie bardzo popularne piramidy finansowe. Wpłacałeś jakieś tam pieniądze, przyciągałeś 200 osób, mogłeś zarobić miliardy. I tutaj, jak one mi opowiadały, działa to dokładnie tak samo, tylko nazywają to seks piramidą. Najpierw do niej wchodzisz i jesteś prostytutką. Później sutenerka cię prosi, a może masz jakieś fajne koleżanki, może byś mi podesłała. Ona podsyła te koleżanki, za dzień każdej z nich pracy otrzymuje 100 euro. Tak? A później te, co bardziej przedsiębiorcze, rozgarnięte, albo po wpadce, jak w przypadku Emily P., kradną im tych najlepszych klientów i same zostają pełnoprawnymi sutenerkami. To jest taki biznes, który jak wpadniesz w te tryby, bardzo trudno jest z niego wyjść. No bo wyobraź sobie 20 lat temu, 15, a nawet dzisiaj, że dziennie na Karaibach, w Tajlandii, w Hiszpanii zarobisz 500 euro. No wiesz, no ale to nie mówimy tutaj o dziewczynach, które były niepełnoletnie, tylko mówimy o dziewczynach pełnoletnich. Oczywiście 18-20 lat to jest bardzo młoda dziewczyna, bardzo młoda osoba, ale nadal pełnoletnia. I z tego, co ty piszesz, nie są to dziewczyny z patologicznych domów, które nie miały kompletnie pieniędzy. Były to osoby, bardzo często dziewczyny z domów, nawet zamożnych, które miały jakiś wzorzec rodziny, więc każdy ma swój rozum, ja wychodzę z założenia, więc jeżeli nikomu nie szkodzisz, to rób co chcesz. Tak, ale zobacz tą rozmowę z Maliną, która teraz ma dzieci i która mówi, że gdyby wiedziała, co ją czeka, to z pewnością by w to nie wdepnęła. I teraz zobacz, bardzo ładnie to powiedziałaś, 18, 19, 20 lat. Jaką mamy wtedy optykę
na to wszystko. Wtedy myślimy jak Malina, tak? Chcielibyśmy kupić samochód, chcielibyśmy iść na lepsze studia, mimo wszystko chcielibyśmy mieć fajne ubrania, bo w klasie też są koledzy, którzy mają fajne, a ja nie mam fajnych, bo nas nie stać. I jeszcze na jedną rzecz zwróciłem uwagę, właśnie rozmawiając z Maliną i z większością tych dziewczyn. Niemalże w 90% przypadków w każdej z tych rodzin, każdej z tych dziewcząt za młodu brakowało ojca. Ale czy to nie jest taki, że po prostu charakter trzeba mieć odpowiedni do tego, żeby być prostytutką, luksusową dziwką i nie zapodrywujmy, tak jak mówi Malina, rzeczywistości, nie mówmy sex workerką, tylko po prostu no, jesteś prostytutką, no i masz taki charakter, że raz pójdziesz do łóżka z obcym facetem za pieniądze, pójdziesz drugi, trzeci, bo za chwilę okaże się, że możesz mieć ten apartament w warszawskim Wilanowie. Tak, ale też ja jeszcze rozróżniam, bo to one same rozróżniają i same mi powiedziały, ja będę musiał przekląć, jeśli chcesz to usłyszeć, bo one mówią o sobie, to zawód, a to charakter. Czy ty, pisząc tę książkę, co chwila konsultowałeś się z prawnikiem, czy stwierdziłeś, c'est la vie, co ma być, to będzie? Nie, oczywiście, że chyba zablokowałbym mój numer, gdybym z każdym zdaniem do niego dzwonił, ale oczywiście prawnik czytał tę książkę i muszę powiedzieć, że bardzo wiele zmian mnie nakłonił, a ponieważ pewnie będzie mnie reprezentował w sądzie, no to muszę spełniać jego warunki, a potem z tych poprawek byłem zadowolony. No ale kto to ma robić? Kto ma o tym pisać? Jeśli nie będziemy o tym pisali, mówili, no to będziemy żyli na tym Instagramie z tymi dziewczynami z wypiętymi pośladkami w stringach albo bez. I wiesz, ja nie dziwię się prokurator, że ona czasami słuchała tych dziewczyn i tak mówię, no dziecko, powiedz mi, no i co, jeszcze mi powiesz, że z nim na Księżycu byłaś, tak? Zwłaszcza, że miała do przesłuchania ponad 300 tych pań, tak? A dla nas, nie tylko dla ludzi, którzy nie pracują, no to jest w ogóle jakaś fantastyka. Aha, wiesz co, ale mi się wydaje, że to nie tylko prostytucja te dziewczyny pociąga i ten pieniądz, ale ten styl życia, to co mówisz, że jadą jednak na ekskluzywne wakacje. I to tak jak ty piszesz, no nie piszesz tylko i wyłącznie o dziewczynach, które zarabiały w Dubaju, uprawiając seks z księciem, ale są te same dziewczyny, które uprawiały seks z politykami. Więc przypuszczam, że ten cały rytm życia już tak je opanował, że one już nie są w stanie w pewnym momencie z tego wyjść, do takiego szarego, normalnego życia, do pracy 8 godzin dziennie. No i wyobraź sobie, że po dwóch dniach ty masz 5000 i teraz pomyśl o tym, że możesz tutaj usiąść w kasie w hipermarkecie no za mniej niż za ten 5000, tak? No jak masz zmienić ten zawód? No nie zmienisz go i teraz to jest też dobre pytanie, bo zobacz, Malina tam mówi w rozmowie, że w pewnym momencie jeździła już do księcia, bo ona się odczepiła od tych sutenerek i on już tak ją polubił, że sami się umawiali SMS-ując, pisząc, dzwoniąc do siebie, on zresztą wysyła jej kwiaty na każde urodziny do Polski. Że nawet jeździła tam ze swoją koleżanką, która, broń Boże, nie była prostytutką. Tylko pozwalał jej po prostu brać osobę towarzyszącą. Żeby jej się nie nudziło wtedy, kiedy on ma swoje sprawy książęce do załatwienia. To bardzo miło z jego strony. Bardzo miło. Zresztą w ogóle dziewczyny bardzo dobrze o nim mówią. No, z Maliną siedział, miał tam kilkanaście dziewcząt z Ukrainy właśnie między innymi. I to z Maliną siedział w takiej prywatnej sali kinowej i trzymali się za ręce i oglądali horror z Halibery. Ale co ważne, chciałem ci powiedzieć, bo ruszyłaś tego wątku. Wiesz, jak one mówią, bo to jest bardzo ważne z tego punktu widzenia, o którym ty powiedziałaś, że ciężko z tego wyjść i tak dalej, i tak dalej. Ja nazwałem dziewczyny z Dubaju oczywiście, tak? I ten temat gdzieś się przyjął, Dubajki weszły do naszego języka. A wiesz, jak one mówią między sobą? O sobie? Zgadnij. Nie wiem, no teraz to już mi ciężko powiedzieć. Tam było układki czy coś takiego? Układówki. I zobacz. Sprawdzałeś, czy czytałam książkę do końca, bo to jest na samym końcu. Tak. To pokazuje, jaki jest ich cel od samego początku. Ja czekam na ten film, o którym mówisz, że będzie. To będzie film twojej produkcji, tak? Ja nie będę produkował ostatecznie, bo zajęłem się robieniem czego innego w międzyczasie, ale
on z pewnością będzie innym filmem niż ten film pierwszy, to po pierwsze. Bardziej zrobiony być może, nie wiem, bo ja też nie będę pisał do niego scenariusza, ale czymś, jakbym miał porównać to na przykład do Zodiaka, do Spotlighta. Bardzo starannie, dokładnie wybierałem i rozmawiałem z producentami i wybrałem takiego, który gwarantuje mi, że to będzie zupełnie inny film. Mało tego, jest producentem, który wyprodukował film, który w ostatnich latach był obsypywany nagrodami, na każdym niemalże konkursie, nagroda publiczności i tak dalej. I to nie był film z pozłacanymi hamburgerami. Cieszę się, że będzie ekranizacja kolejna Dziewczyn z Dubaju i że jesteś zadowolony, przynajmniej na tym etapie, na którym rozmawiamy. Wiesz, autor książki nigdy nie będzie zadowolony z filmu, bo on do każdej z tych postaci jest przyzwyczajony, lubi ją albo nie lubi, chce coś ruszyć. Nie da się pokazać w filmie 50 głównych bohaterów. Trzeba z czegoś zrezygnować, tak? Ale, bo wracając do Dody, to nie jest zły film. W tym filmie widać pieniądze. Jak go włączysz, to nie masz kompletnie wrażenia, że oglądasz jakieś polskie dzieło. On naprawdę bardzo dobrze wygląda. Poza tym, że nie poszedł tą drogą, którą miał iść, albo o której mówiły producentki i reżyserka tego filmu i tyle. A w ogóle to jest ogromna zasługa, że ten film miał taką oglądalność Dody, tej jej promocji. Mhm. Ona jest świetną, kreatywną osobą, to nie mam wątpliwości i potrafi złom przekuć w sukces, nie oszukujmy się. I myślę, że gdyby miała troszeczkę więcej, nie miała, być może gdyby nie ta cała sytuacja z producentem tego filmu, Emilem i tak dalej, i trochę czasu, bo ten film jest oczywiście też za długi. 2:30, w ogóle nie do wysiedzenia, zwłaszcza, że nie wiem, czy oglądałaś, ale po godzinie 40 jest taki moment, że masz wrażenie, że chcesz wstać z fotela i iść, że to już jest koniec. I to był świetny moment na to, żeby ten film skończyć. No ale nie wiem, bo to nawet nie dostajesz więcej pieniędzy od dystrybutorów. Ci kiniarze mają problem, bo dwa coś, te sale podzielić. Wiesz, nie wiem, po co tak na siłę. I Doda chciała z Marysią go skrócić, no ale jak wiemy już, jak tam się to potoczyło dalej. No ale nie rozmawiajmy o przyszłości, bo przyszłość przed tobą. Tak, chciałem tylko powiedzieć, że jakby to nie jest okropnie zły film. A ja wiem, że Dorota włożyła całe serce w to, żeby ten film i to film było stworzyć. Widać przez całe 4 lata. Przez całe 4 lata, kiedy pracowała, robiła. Mm-hmm. Gdzieś tam jej się noga potknęła, oczywiście nie do końca zawsze prawdę powiedziała, ale pewnie czasami różne rzeczy też ukrywamy, ale tak jak mówiłaś, porozmawiajmy albo o przyszłości i miejmy nadzieję, że ten film też będzie dobry, też będzie miał sporą oglądalność. Zawsze przed drugą częścią jest taka obawa, że ona i producenci filmu z pewnością będą ją mieli, czy oni będą w stanie zrobić to, co zrobiła Doda z pierwszą częścią. Ale to będzie druga część, po prostu będzie film na podstawie drugiej części książki? Tak. Czyli to nie będzie na podstawie pierwszej książki, drugi film. Nie, będzie na podstawie drugiej części, no ale trudno nie zapożyczać pewnych wątków z pierwszej, bo niektóre postaci, jak wiesz, się powtarzają, więc trzeba będzie, o niektórych tutaj, czyli w tej drugiej, przepraszam, w tej drugiej części, obie to są drugie części, jest więcej niż było tam i odkrywamy chociażby tego gangstera, też oczywiście bez jego nazwiska, ale z prawdziwym imieniem, literą pierwszą nazwiska. I tak. A też będziecie jeździć do Dubaju, do Maroka, czyli do miejsc, gdzie się toczy akcja książki? Ja nie będę produkował tego filmu, ale z tego co wiem, to producent planuje zdjęcie za granicą i powinny one być w kilku miejscach za granicą. Ja do Maroko raczej już się nie wybiorę. Nie sądzę, żeby w Maroko pozwolili też nam robić zdjęcia po tym filmie, po tej książce. Ale rozczaruję cię, albo nie. Poprzedni film był kręcony w Polsce, tylko i wyłącznie jedne zdjęcia w Cannes i koniec. No dobrze, Piotrze, dziękuję ci bardzo za tę rozmowę. Państwu polecam książkę Dziewczyny z Dubaju 2, a my widzimy się, jak już będzie ekranizacja tejże książki. A nie, będziemy widzieli się wcześniej, ale ci nie powiem. Czyli będzie ten dokument? Pomidor. Dziękuję bardzo, Piotr Krysiak. Dziękuję bardzo Państwu bardzo też. To był program Między Gwiazdami Ekstra. Do zobaczenia, Paulina Koziejewska.